Piechowice to niezwykle interesująca miejscowość z bogatą historią. Jej urokliwe położenie między Górami Izerskimi i Karkonoszami nad rzeką Kamienną oraz liczne zabytki przyciągają wielu turystów. Szczególne zainteresowanie budzi wśród miłośników tajemnic związanych z II wojną światową. Najbardziej intrygującą jest historia góry Sobierz, w której prawdopodobnie powstały podziemne sztolnie i hale pobliskiej fabryki zbrojeniowej. Jednak to nie jedyne interesujące miejsce dotyczące drugowojennej historii Piechowic. W tym czasie mieściła się tutaj filia z gorzeleckiego obozu jenieckiego Stalag 8A. Podstawowym celem powstania obozu było odizolowanie i unieszkodliwienie szeregowych żołnierzy i podoficerów sił zbrojnych przeciwnika i wykorzystanie ich do niewolniczej pracy w niemieckiej gospodarce. W Stalagu 8A do końca II wojny światowej przetrzymywani byli jeńcy z różnych armii walczących z Niemcami. Filia w Piechowicach została założona na przełomie lat 1941-42. Było to komando 325 Petersdorf. Przypuszczalnie na terenie obozu przebywało około 900 jeńców. Są to jednak dane szacunkowe, ponieważ dokumentacja obozowa została po zakończeniu wojny wywieziona do ówczesnego Związku Radzieckiego. Nie wiadomo więc dokładnie, ilu było jeńców i jak wyglądał podobóz. Prawdopodobnie tak, jak i w innych tego typu miejscach, zbudowano tu drewniane magazyny i baraki mieszkalne. Wśród więźniów znajdowały się również kobiety i dzieci, przywiezione pod koniec 1944 po klęsce Powstania Warszawskiego. Dziś w Piechowicach między ulicami Cieplicką a Przemysłową rozciągają się ogródki działkowe, łąka i niewielki las. Niestety najprawdopodobniej w tym cichym i spokojnym miejscu zginęło wielu jeńców. W obozach niemieckich nie przestrzegano konwencji genewskiej. Więźniów zatrudniano do prac poza obozem, w tym przy produkcji wojennej. Dzieci do 10 roku życia wykonywały roboty porządkowe oraz pracowały w kuchni. Natomiast nastolatków i kobiety zatrudniano w miejscowych zakładach zbrojeniowych Untersuchstationwerk Petersdorf, późniejszej Karelmie, przy produkcji materiałów wybuchowych, pocisków oraz części i podzespołów do rakiet V1 i V2. Była to ciężka i wyczerpująca praca. Warunki bytowe w obozie z pewnością były bardzo trudne, chociażby ze względu na niedogrzane i przeludnione baraki. Opieka medyczna stała na niskim poziomie i brakowało leków. Szerzyły się choroby zakaźne, w tym przede wszystkim dezynteria i tyfus. Racje żywnościowe były niewielkie i często niewystarczające do przeżycia. Dziś trudno oszacować liczbę ofiar. Nie sporządzono dokumentacji ich zgonów. Obóz zakończył swoją haniebną działalność w maju 1945 roku. Do dziś zabudowy przetrwało niewiele. Szczątkowe fragmenty fundamentów baraków mieszkalnych lub pomieszczeń magazynowych. W dobrym stanie jest jedynie schron przeciwlotniczy, zbudowany na terenie byłego jenieckiego obozu pracy. Władze Piechowic postanowiły przywrócić pamięć o tym miejscu, aby uczcić wszystkich, którzy tu żyli i pracowali w nieludzkich warunkach. Niech to będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń i służy edukacji, zwłaszcza młodych ludzi. Docelowo na terenie byłego obozu powstanie miejsce pamięci w formie parku historyczno-edukacyjnego. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości 210 tysięcy złotych w ramach programu Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju. Teren będzie uporządkowany z zachowaniem istniejącej infrastruktury. Wykonana zostanie również dokumentacja techniczna, konserwacja tuneli oraz oświetlenie i tablice informacyjne. Doskonale zachowany i odrestaurowany schron przeciwlotniczy będzie dużą atrakcją turystyczną. Udało się odsłonić wejścia do tzw. szczeliny przeciwlotniczej. Jest to długi na około 60 metrów podziemny korytarz w kształcie zygzaka, wybudowany z cegły. Prowadzą do niego trzy osobne dojścia, wyposażone w schody.
Po obu stronach pomieszczenia znajdowały się podnoszone ławki. Prawdopodobnie schron podczas nalotu mógł pomieścić około 200 osób. W Piechowickim Ośrodku Kultury w związku z odkryciami na terenie obozu zorganizowano wystawę pod nazwą Bezimienni Bohaterowie. Jej celem było przybliżenie mieszkańcom tego trudnego tematu oraz zainteresowanie turystów jednym z miejsc związanych z dramatyczną historią II wojny światowej.